Cześć moi kochani, nie wiem jak zacząć, bo jestem naprawdę podekscytowany. Sprawdzałem dzisiaj statystyki na YouTubie i zobaczyłem, że wybiło mi, moi kochani, 2 miliony ponad już wyświetleń. Tydzień temu niecałe minął pół roku, jak jestem na YouTubie, od wrzucenia pierwszego filmu. I nigdy w życiu bym nie przypuszczał, wiem, że się to powtarzam, ale nigdy bym nie przypuszczał, że to w takim tempie pójdzie i tak szybko mnie zaakceptujecie i będziecie razem ze mną, pomimo wielu tam trudności, bo to różnie bywało na tym kanale, ale naprawdę no cholernie z całego serca wam dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że doceniacie to, co robię. No, mówię wam, że nie jest zawsze łatwo. Trzeba się czasem zmusić do tego, żeby to nagrać, z tego względu, że czasem ja nie grzeszę niestety. Mam taką pracę, jaką mam, którą niestety, ale poświęca mi bardzo dużo czasu. Mam rodzinę, która... Mam drugie dziecko małe, wiecie jak to jest. Znaczy, może nie wiecie, ale... Niektórzy wiedzą, jak to jest z dziećmi małymi, w szczególności jeszcze jak potem zachorują, no to jest masakra. No na szczęście tutaj jakoś to tam leci. No i tego czasu zawsze, no są jeszcze znajomi, są jakieś inne zajęcia, no... Brakuje tego czasu i nieraz po prostu siedzi się po nocach, zarywa się tak jak teraz. Ja jutro do pracy idę, jest godzina w pół do drugiej nad ranem, czy w nocy. Jutro jest, dzisiaj jest piątek, idę do pracy, ale nagrywam, bo was szanuję i bardzo mi miło za to. Jeszcze raz mówię, no cholerne dzięki. I byłbym bez serca, gdybym nie zostawiłbym to bez jakiegoś odzewu, dlatego też mam jeszcze nadzieję, że dobijemy do następnych 4 już teraz milionów, też za pół roku i będziecie, bo to naprawdę jak sobie tak spojrzałem przez pół roku, ile nawiązałem fajnych takich, już można to powiedzieć, przyjaźni, to nie jest chyba tajemnica, nie będę tutaj może wymawiał po ksywach, po imieniach, bo nie chcę nikogo urazić, ale chyba to nie jest żadną tajemnicą, że bardzo blisko się trzymie z Kruszyną, bardzo blisko się trzymie z Sepkiem, który co prawda chwilowo ma jakieś tam przerwę, ale na pewno wróci do nas. Czy bardzo blisko jestem z Patrykiem, Real Madryt, z chłopakami z kanału, często rozmawiamy przez telefon. Czy Tenio, bardzo szanuję człowieka. No jest wielu jeszcze takich osób, youtuberów typu Michał Kotlicki, typu Polaczek Zbieraczek, Brajczes. To są naprawdę ludzie no, wielkiego formatu dla mnie i to daje taki napęd, motor do tego, żeby żyć z wami razem w wspólnocie. No, także naprawdę, jeżeli kogoś tutaj pominąłem, to wielki szacunek. Jeszcze są takie osoby, które się na YouTubie nie udzielają, a sporo mi pomogły, typu mistrzu Sasan TS, z którym utrzymuję stały kontakt, który pomaga mi załatwiać też trochę rzeczy. Bardzo fajny, uczciwy człowiek. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o Grzegorzu Pietrzyku. Też niesamowity człowiek. No, jest was wielu, naprawdę jest was wielu. Musiałby ten film trwać sporo i Football Maniak. No, jest tych osób. No, na pewno kogoś pominę, to nie ze względu na to, że nie doceniam, tylko że zapomniałem. W toku tych myśli wszystkich, których teraz staram się jakoś to powiązać. Ogólnie rzecz biorąc, naprawdę jesteście wielcy, pomimo tam kilku jakichś dzieci niesmacznych sytuacji, które mnie się spotkały 3-4 razy. Padłem ofiarą oszustwa, czy takie ten, ale nie jest to miejsce i czas teraz, żeby o tym mówić. Bo gadu, jeszcze raz dzięki moi drodzy wielkie za to wszystko, za te pół roku i liczę na to, że zrobimy kolejne, tak? Bo wypadałoby, żeby tak było. No co, moi kochani? Zróbmy jedną ważną rzecz. Konkurs, tak? Pogadając sobie, to trzeba jakiś konkurs zrobić. Mamy przed sobą 2 boksy. Co prawda są to boksy Champions League, ale myślę, że was konkurs jakoś zainteresuje. Niestety ostatnio było trochę dużo wydatków. Chciałem wam zagwarantować boksy z Brazylii, no ale
trochę popłynąłem, wiecie, trochę zakupów było i tak wyszło jak wyszło. Pewne rzeczy jeszcze nie dotarły, które miały dotrzeć, a konkurs trzeba zrobić. Jeden boks jest zafoliowany, drugi jest boks, który zawiera 50 zaszytek, ale jest to boks otwarty. I chciałbym zrobić konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, że gdyby nie było tak, będziemy otwierać boksa zafoliowanego na żywo. Zrobię program, który będzie na żywo leciał na YouTubie. Datę myślę, że to będzie prawdopodobnie nie za tydzień, bo niestety wyjeżdżam, więc nie wiem, jak to właśnie powiązać. Ja teraz to informuję, ale myślę, że do dwa, maksymalnie za trzy tygodnie będzie ten live tak zwany. Live będzie z kamerką, tylko nie będzie. Myślę, że nie zrobimy tutaj jeszcze takiego czegoś, żeby tam było mnie widać albo coś. Będzie moje ręce widać i będzie widać to wszystko, co jest niezbędne, żeby otworzyć tego boksa. I będziemy szukać tutaj kart, cennych kart typu Legendy, Top Mastery i Game Changery. A jakie będzie wasze zadanie? Waszym zadaniem będzie po prostu wytypowanie w ciągu tego okresu czasu, dopóki nie będzie tego live'a, pod tym filmikiem, w komentarzach, ile trafi się w tym boksie Legend, Top Masterów i Game Changerów. Ja rozumiem, że zadanie jest bardzo trudne, ale myślę, że sobie poradzicie. Już nieraz daliście dowód, że jesteście sprytniejsi niż czasem mi się wydaje. Wiem, że jeszcze jeden konkurs w niedzielę ogłoszę wyniki zaległego z Mistrzostw Świata. Sorry, że to tak trwało, ale no niestety z konkursami tak jest bywa, że są strasznie czasochłonne. Wracając do konkursu. Wytypujecie w komentarzu jedynka Legendy, dwójka to Mastery, trójka będą Game Changery. Wytypujecie przede wszystkim ile, czyli Legenda, ile Legend, ile to Masterów i ile Game Changerów. Ale też, żeby nie było, będzie trzeba podać też jaka karta. To będzie tylko i wyłącznie potrzebne, gdyby zdarzyło się tak, że więcej osób poda ilości co do danego rodzaju karty. No to żeby nie robić jakichś niepotrzebnych dogrywek albo coś takiego, sprawdzimy, która z osób więcej razy trafnie wytypowała daną kartę. Więc podajemy ilość legend i jaka to będzie legenda, ilość to masterów i jakie to będą to mastery i trójka. Jaka, ja to w opisie jeszcze wam pokażę, napiszę wszystko jak trójka, jak Gęczyczer. Nie bawimy się już w herby, nie bawimy się w nic innego. Będziemy to otwierać na live, żeby nie było żadnych domów, nie mówię, że coś oszukuję, że wymieniam saszetki. Otwieramy dlatego też zafoliowanego boksa. Otworzymy całego boksa 50-sztukowego podczas tego live'u. Będziemy sobie rozmawiać. Będę też oczywiście, druga część, odpowiadał na wasze pytania w trakcie tego otwierania boksa, dlatego też możecie, pomijając to już, że będziecie uczestniczyć w konkursie, zadawać mi pod tym filmem pytania, ale też będzie możliwość zadawania tych pytań na live. Natomiast typowujemy do pojawienia się live'a, ja dam znać dokładnie kiedy to będzie i dzień wcześniej kończymy ten blok i żadne późniejsze odpowiedzi nie będą uwzględniane. Natomiast pytania możecie zadać albo pod tym komentarzem, pod tym filmikiem, albo już na live. Serdecznie wszystkich zapraszam. No i oczywiście co? No nagroda. No nagrodą będzie 50 saszetek tutaj z Champions League i i plus fajna, naprawdę fajna karta z Prisma. Jaka? To wam nie pokażę, bo to będzie niespodzianka dla zwycięzcy. Nagroda będzie tylko jedna i myślę, że się konkurs spodoba. Także ogłaszam konkurs za otwarty. Piszcie swoje propozycje. Pamiętajcie, ilość legend, ilość Top Masterów i Game Changerów i kto na tej karcie występuje. Ja z mojej strony jeszcze raz bardzo wam dziękuję za te wyświetlenia, za to, że jesteście. Nie będę się powtarzał, ale dziękuję wszystkim. Od tych najmniejszych do tych największych, od tych najmłodszych do tych najstarszych i od tych, którzy mnie cały czas lajkują, do tych potek, co cały czas mnie hejtują. Także dzięki za uwagę i super jesteście. Trzymajcie się, cześć.